Ja ukrywam, że wiele osób chyba długo na to czekało, więc dla mnie jest to też bardzo ważny odcinek. Ej, ale widzę, że tutaj Wojtuś Gola próbuje popromować swoją dziewczynę w social mediach. Tutaj też odcineczek ją wziął. Kurde, ciężko dziewczynę będzie miała start, bo szczerze powiedziawszy, z tego co internet dane było mi przejrzeć dotychczas, to dziewczyna jest mocno wyzywana. Widziałem jakieś komentarze, że podobno pousuwali wszystkie dowody na to, że ona na kamerkach kiedyś też nago występowała. Ale mi osobiście się w to wierzyć nie chce, bo prawdę mówiąc, jakby były dowody na to, że występowała nago, to ludzie by mieli pozapisywane takie kwity, zwłaszcza ci goście z wykopu, bo oni wszystko zapisują, oni mają wszystko, nie? Więc myślę, że to takie troszkę pomówienia są w jej stronę. Sam fakt, że się na tych transmisjach zjawiała, jest co najmniej dziwny i zastanawiający, ale no, przypisywanie jej rzeczy, które nie są w żaden sposób udowodnione, to też trochę skupiałe. Ale chłopie, ona doznała storka, na której się przyznała, ale przyznała się na storce, że ona była na tym filmiku, ale nie przyznała się, że była nago. Ona twierdziła, że nie była nago właśnie. No to tak, dla mnie to jest dziwne, że dziewczyna idzie na z kamerki i siedzi na nich w ubraniach. Sam fakt, że zjawia się na z kamerkach, dla mnie jest co najmniej dziwny. Fakt tego, że w ogóle się na nich zjawia i się nie rozbiera, jest jeszcze dziwniejszy, bo wydaje mi się, że na z kamerkę idziesz właśnie po to, żeby się rozbierać, więc jej obecność na tego typu platformach streamingowych była co najmniej dziwna i zastanawiająca. Natomiast wkładanie jej do szufladki z dziewczynami, które zarabiały na tym, że pokazywały śledzie, nie jest fair, bo kwitów na to żadnych nie ma. Ogólnie nie wiem, powiem tak, Wojtek Gola. Tak ogólnie, żeby sobie streścić postać, nie? Wojtek Gola jest moim zdaniem sympatycznym gościem, miłym, uśmiechniętym, który raczej nie ma z natury nigdy złych zamiarów. Nie spotkałem się nigdy z tym, żeby Wojtek Gola kogoś potraktował w sposób niewłaściwy. Raczej wydaje się być ziomkiem pozytywnym, uśmiechniętym i po prostu takim całkiem serdecznym. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie jest duża moda na to, żeby go hejtować i nienawidzić. Teraz tak, czy Wojtek Gola jest gościem trochę bez wyrazu, takim lekkim NPC w swoich zachowaniach i dialogach? Tak. Czy jak włączasz wywiad z Wojtkiem Golą, to z góry wiesz, co powiesz? Co powie? Tak. Z Wojtkiem Golą jest trochę podobnie jak z Mariuszem Pudzianowskim, czyli on będzie mówił, że cierpliwy to i kamień ugotuje, a Wojtek Gola będzie za każdym razem mówił, że to najmocniejsza karta w historii fejmu. Tak w dużym skrócie, nie? Żeby pokazać, jak bardzo przewidywalny jest to człowiek. No i zachowuje się często taki typowy NPC. Przychodzi jak bokser, zbija piątki. Okej, może to kogoś bawić. Mnie też trochę bawi. Ale nie wiem, dlaczego jest tak duża fala krytyki wylewana na niego, bo on autentycznie nie robi niczego złego i nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek coś złego zrobił, żeby był tak bardzo jedyny, jak jest obecnie. Raczej taki pozytywny, nieinwazyjny chłop. Jestem pewny swego, więc nie stresuję się aż tak bardzo i mam nadzieję, że wyjdzie to dobrze. No trochę zakstaja, trochę za niby zostawienie przyjaciela Buxtona, ale to jest nieprawda, Boxdel nie... Człowieku, myśl logicznie, wyobraź sobie taką sytuację. Przychodzisz face to face na rozmowę z kolegą i pytasz się go, słuchaj, stary, między nami, odpałeś to i to, czy nie? Nie, co ty, stary, ja jestem krystaliczny, jestem Buxtonem, ja niczego nie zrobiłem. I potem się okazuje, że powstają dowody na ciebie, że jednak coś zrobiłeś, jeszcze ludzie sugerują, że zrobiłeś coś więcej, to czy w tym momencie idziesz i takiego kolegę bronisz? Czy k***a nie? Ja bym takiego kolegi nie bronił, bo jeżeli mój kolega sam prywatnie mnie oszukuje i wpierdala mnie na minę, to dlaczego ja mam świecić swoją twarzą, bronić gościa, który dla mnie w tym momencie jest zagadką i oszukał mnie, patrząc mi prosto w oczy. Moim zdaniem Boxdel nie ma prawa mieć żalu do Goli. Zwłaszcza, że później idzie Boxdel, nagrywa podcast i na tym podcaście próbuje jakieś wysrywy w stronę Wojtka robić, twierdząc, że Wojtek zachował się nie w porządku wobec niego. To wolę kolegę takiego jak Gola, niż kolegę takiego jak Boxdel, biorąc pod uwagę ruchy ich obu. Ale tam była taka akcja, że prywatnie go wspierał, a publicznie się odciął, żeby hejtu nie dostać. No i co z tego, tak szczerze? No i co z tego? Dlaczego on ma publicznie chodzić i bronić gościa, na którego nie wiadomo, jakie materiały mogą potencjalnie wyjść, bo on ci sam powiedzieć nie chce, tylko kłamie ci, że nic nie ma. Trzeba być idiotą, żeby nastawiać swój wizerunek jeszcze w tak delikatnej sprawie, w jakiej są zarzuty, bo tam były zarzuty takie, że Boxdel niby lubi dziewczynki młode, żeby w tak delikatnej sprawie swoim wizerunkiem bronić drugiego gościa, trzeba być... Powiem szczerze, jakby ta sytuacja dotyczyła mnie i Sergiusza. Gdybym rozmawiał z Sergiuszem przed wybuchem Pandory i zapytał go: Sergiusz, słuchaj, rozmawiałeś w jakiś tam nie w porządku sposób z dziewczynkami nieletnimi? On by mi powiedział: stary, na 100% nie. Nie ma takiej szansy nawet, na pewno nie. A potem powstałby materiał, który udowadniałby, że Sergiusz mnie oszukał, ja też bym go nie bronił publicznie, bo uważałbym, że nie mogę mu ufać, że ja będę zapierał się i swoją piersią go bronił, krzycząc, że Sergiusz nic złego nie zrobił, a prawda będzie taka, że sam nie będę wiedział,
czy coś na niego wyjdzie, czy nie. Poza tym ja mam wrażenie, że mało osób rozumie jedną rzecz, że pod koniec dnia, w momencie, w którym jesteś osobą publiczną i masz jakiś tam wizerunek w internecie, w momencie, w którym masz mocne zasięgi, jest trochę jak firma. Firma, która generuje duży przychód. Jeżeli ty sobie wywalczyłeś jakąś pozycję, wypracowałeś się latami, jesteś w stanie zarabiać bardzo godne pieniądze z tego, to trzeba być idiotą, żeby idąc ciemno zaryzykować, że to stracisz. Po pierwsze, stracisz pieniądze, po drugie, jak będziesz sam się czuł z tym, że broniłeś kogoś, kto de facto nie wiadomo, czy jest wobec ciebie szczery, czy nie. No ja w tej stronie, w tej sytuacji stroję po stronie Wojtka Goli. Uważam, że nie zachował się źle wobec Boxdela. Ludzie go hejtują, bo się mówić prawdę boi, tylko gada to, co ludzie chcą usłyszeć. Okej, no to już jest jakiś argument. Jeżeli faktycznie uważasz, że Wojtek Gola boi się powiedzieć prawdę, bo boi się, że ludzie go zhejtują, no to spoko. Tylko wydaje mi się, że to jest rzeczywistość 10-9% influencerów, którzy mają duży zasięg zbudowany, że boją się powiedzieć coś, czym mogą się narazić publiczności, bo boją się mierzyć z falą krytyki. To też problem polega na tym, że w momencie, w którym wyrazisz swoje zdanie i to zdanie jest właśnie całkowicie odmienne od zdania większości ludzi, to zamiast coś to przegryźć, przełknąć, czy ewentualnie wyśmiać i zmemować, to ludzie potrafią chodzić i cię jebać, jakim to ty kurwa śmieciem najgorszym nie jesteś. Więc wydaje mi się, że jak masz takie poukładane życie, to ludziom po prostu się nie chce. No ja bym... Ja sam taką taktykę stosuję, że tak powiem, taktykę w cudzysłowie i tego nie ukrywam, że ja nigdy nie mówię nieprawdy, bo źle bym się czuł z tym, że udaję kogoś, kim nie jestem. Ale w momencie, w którym mam jakieś radykalne podejście w niektórych kwestiach i wiem, że to podejście jest szeroko nieakceptowane w rozumieniu tego, że mógłbym na przykład stracić przyszłościowo na następne parę lat możliwość współpracy z jakąkolwiek firmą, to też się gryzę w język i tego nie mówię. Jak ja bym powiedział prawdę, co ja sądzę o tych zjebach bezzaimkowych, to ja bym grosza w tym internecie nie zarobił. Oczywiście prawda jest taka, że ich kocham, są wspaniali. Sam nie mam zaimków. Obawiasz się pytań? Nie, myślę, że będzie miał wszystko zielone. A ufasz mu w 100%? Tak. Chyba najbardziej niż komukolwiek. Czekaj, bo jest jedna rzecz, którą jakby na początku nie wiem dlaczego, ale pominąłem, tak jakbym o tym zapomniał. Czy to oznacza, że Boxdel wrócił do Goatsów, czy to było nagrywane przed rozpadem Goatsów? Jakaś informacja jest tutaj zawarta? No nie ma. O to też jest komentarz, z którym się zgadzam. Boxdel aka Buxton pod wariograf. To bym obejrzał, szczerze mówiąc. Buxton ma za uszami swoje. Myślę, że Boxdel to byłaby ciekawa osoba na wariografię akurat. Też kiedyś rozmawialiśmy o tym, żeby taki content zrobić wariografowy, ale problem polega na tym, że to dosyć łatwo zmanipulować można podobno. Wiesz, to na filmie sam pokażesz to, co chcesz pokazać. Możemy nagrać wariograf i de facto jak wyjdzie nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, to niektóre pytania są odpulone, nie? Dobra, bo na tym podcaście ostatnim padło takie zdanie. Nie wiadomo, czy Boxdel wróci w sumie do Goatsów, że będą nad tym myśleć, a tak poza tym, to oni jeszcze zrobiliby głosowanie wśród widzów. Było to głosowanie wśród widzów, czy Boxdel ma wrócić do Goats? Jakoś szybko tą decyzję podjęli. No bo 2 dni temu, 3 dni temu wyszedł podcast. Na tym podcaście było powiedziane, no nie wiadomo, czy wróci. I już wrócił. Groszy. Nie, no dla mnie jest, no dziwne to jest. To jest dziwne. Po co mówić na filmie, no odbudowujemy zaufanie, ale nie wiemy, czy Boxdel wróci do Goatsów. No może kiedyś, no pomyślimy. 3 dni później jest materiał. Czyli najprawdopodobniej ten film był nagrany albo dzień po podcaście, albo nawet przed podcastem. Bo tak nagle szybko wszedł? Więc, no kurwa, to jest dziwne dla mnie. Mówili o tym filmie na Cage Fame MMA ostatnim, no to tym bardziej to jest dla mnie kompletnie dziwne i niezrozumiałe. Czyli nagrali film przed nagraniem spowiedzi Boxdela, potem nagrali spowiedź Boxdela i na spowiedzi Boxdela powiedzieli: nie wiemy, czy przywrócimy Boxdela do Goats. Pomyślimy, zobaczymy, co los przyniesie. To też jest taki kurwa zakłamany przekaz informacyjny w takim razie. Tak na marginesie, ta baba obok batona musi być okropna bez tapety. Nie wiem, powiem ci, że bycie kobietą influencera jest p***ane. Chłop sobie znalazł kobietę, a ty nie masz co robić, tylko będziesz pisał, jaka to ona brzydka, nie jest. No normalna dziewczyna, tak szczerze, gdyby ważyła 120 kilo i miała zwisające czy podbródki jak Sergiusz, żebyś coś napisał, tym skumał. Naprawdę. Czy kiedykolwiek uczestniczył pan w bójce ulicznej? Mam mówić prawdę, to tak. W sumie nawet z Amadeuszem Ferrari wtedy. Czy gdyby to zależało tylko od ciebie, czy pozwoliłbyś Marcinowi Dubielowi wrócić do Fame? Next. To trochę to jest słabe, w sensie kurczę. Bo tam padło takie sformułowanie na początku filmu właśnie, że w momencie, w którym pytania byłyby zbyt prywatne i stwierdziłbym, że nie chcę na nie odpowiadać, to odpowiem next. Ja to rozumiem, nie? Bo jak ktoś ci się wpie...
już życie prywatne w jakieś takie rzeczy, które nie powinny być w ogóle w przestrzeni internetowej, to kumam. Ale naprawdę trzeba odpowiadać next na pytanie odnośnie tego, czy jakiś zawodnik mógłby zawalczyć na gali, gdyby to tylko od ciebie zależało. Myślę, że odpowiadając next robi gorzej niż w momencie, w którym odpowiedziałby tak. Bo podejrzewam, chociaż możecie powiedzieć nie z drugiej strony i nie chciał, żeby Marcinowi było przykro. No nieważne, uważam, że powiedzenie prawdy w tym przypadku byłoby dużo lepsze, jakaby ona nie była. Tak trochę ścił, że tak powiem, ścił, no. Zbyt kontrowersyjne pytanie, żeby na nie odpowiedzieć. Kontrowersyjne. No to nie jest kontrowersyjne, no tak albo nie, no. Znaczy, dobra, ustalmy jedną rzecz. Faktycznie, gdyby Wojtek Golat powiedział na pytanie tak, pozwoliłbym, to byłby szereg ludzi, którzy by się jak tak można dawać Dubielowi zarabiać, Dubiel w internecie, ble, ble. Bo go nie lubią za tą Pandorę i nie tylko za Pandorę, ogólnie nie lubią postaci Marcina Dubiela szeroko ludzie, nie? Ale, no nie, no moim zdaniem to nie jest kontrowersyjne pytanie. No możesz mieć odmienne zdanie w takiej kwestii. Inaczej to wygląda w momencie, w którym przykładowo, nie wiem, masz negatywne zdanie o uchodźcach, powiedzmy. O, to rozumiem, że w takiej sytuacji, jak pada pytanie o uchodźców, to odpowiadasz next. Bo jak powiesz prawdę, a prawda jest taka, że masz negatywne o nich zdanie, to będziesz najgorszym człowiekiem na świecie, będą tu wszystkie media pisały, że nienawidzisz ludzi, że nie jesteś tolerancyjny i tak dalej. Nawet jeżeli to, co powiesz, będzie racjonalne i powiesz, o co ci chodzi, czyli o selekcjonowanie ludzi, żeby nie wpuszczać na przykład przestępców tego kraju, żeby wpuszczać osoby, które mają dokumenty tożsamości, znamy ich historię i tak dalej, nie? Nieważne, z tego się nie da wybronić. I taką sytuację nie da się wybronić w rozumieniu takiego PR-u stricte, żeby mieć możliwość współpracowania z firmami i tak dalej. To w takiej sytuacji ktoś by powiedział next, to rozumiem, nie? Bo jest to trochę cię pod ścianę ktoś stawia. Dzisiejszy świat każe ci mówić tylko w taki sposób, w jaki mówią media niewinni. Inaczej cię odcinają od dochodu. No ale w tym pytaniu to dziwne jest. Czy miał pan więcej niż 200 partnerek seksualnych? To jest zbyt prywatne. No. Co ty... Ja dbam o swoje prywatność, o takich, że nie będę rozmawiał na fotografię. Ja się dziwię, że on się zgodził na taki odcinek. A to z Dubielem to mega lajtowe, a ty, co ty uważasz? No ale jak tam chcesz. Ja nie śledzę internetu, tylko Twitcha, więc czy Dubiel ma jakieś zarzuty prawdę za tą aferę, czy skończyło się na filmie Bardęgi, nic mu nie udowodnili. Ja z Marcinem Dubielem nie mam prywatnie żadnego kontaktu, żeby takie informacje posiadać, żeby były one potwierdzone w 100%. Natomiast z tego, co rozmawiałem z osobami z takiego, powiedzmy, środowiska, które też zna Dubiela, to ja słyszałem, że nie ma żadnych zarzutów postawionych i po prostu prawnie nie będzie za nic odpowiadał, podobnie jak i Boxdel. Natomiast czy jest to prawdą? Taka wersja do mnie doszła. O to trzeba byłoby pewnie zapytać samego Dubiela, bo on raczej powinien wiedzieć. Środowisko, które zna Dubiela, czy to Nitro? No między innymi, tak? To między innymi, ale nie tylko. No wiesz, siłą rzeczy znam parę osób, które też mają kontakt z Dubielem. No świat jest mały. Ja z Marcinem Dubielem parę razy prywatnie też rozmawiałem i gdzieś tam nigdy prywatnie o nim żadnego negatywnego zdania nie miałem. Bardzo specyficzny gość w swoich zachowaniach niewątpliwie, ale nic złego gdzieś tam nie wyrządził. Nitro William, no tak, no to są dwie osoby, ale nie tylko. No, znam więcej osób, które mają kontakt z Dubielem, bo jest ich kolegą czy tam przyjacielem, ciężko mi powiedzieć. Czy gdybyś mógł zapakować swoją partnerkę seksualną w dyby, zrobiłbyś to? Tak. Dobra, to jest dla niego mało prywatne pytanie, czy chciałby swoją partnerkę seksualną w dyby zakłuć, ale to, czy Marcin Dubiel mógłby zawalczyć na fejmie, to już jest za grube dla niego. No dobra, nie? Pogzdera pytanie. To moje? Twoje? Cię nie dziwię. Nie wiem, bo on lubi zabawki. Ej, ale powiem wam, że myślałem, że te pytania będą takie, że będą go głaskali po jajach, a jednak tak nawet ciekawie lecą. Czy uprawiał pan kiedyś seks z jakąś dziewczyną i towarzyszył ci zawodnik fejm? Tak. Ja wiem, o kim mowa. Wtedy jeszcze był zawodnikiem. To oznacza, że był trójkąt. Nie wiadomo, czy trójkąt, ale na przykład był on i zawodnik Fame. I uprawiał seks z jakąś I nie wiem, czy tam była jeszcze jej koleżanka i ona uprawiała seks z drugim, Zbijali piątki, nie? Zbijali piątki, ja p***dolę. Doszli raz, by sobie piątkę przybili. Stary, skończyłeś, ja też, piąteczka. Nie, no niesamowite. Czy gdybyś miał nagle stracić cały majątek, ale uratowałby cię seks z mężczyzną, zrobiłbyś to? Mocno zadałem. Nie. Co ty p***olisz, k***a? To nawet ja, gdybym miał stracić cały majątek, który jest niewielki, to bym wsadził język tak głęboko w odbyt 70-latka, że nie wiem, czy bym dał radę go k***a jeszcze wyciągnąć. Bym go tak k***a jebał w dupę, nawet gdybym przez 3 godziny mu nie mógł dojść, to robiłbym to k***a ostatnim tchem po prostu. No na pewno. Tak, jestem k***a
Zastanowiłeś się nad pytaniem, czy gdybym miał stracić cały majątek, czy udałbym się z mężczyzną. Mhm. Natomiast myślę, że gdybym to zrobił, bym się do końca życia źle z tym czuł, a... Jaki homofob, ja pierdolę, kurwa widzowie! Zmieniam zdanie o Wojtku Goli. Wojtek Gola to największy homofob, jakiego poznałem. Jak można się mówić, że będzie się czuło źle do końca życia z tym, że się z mężczyzną uprawiało? Jezus Maria. Z mężczyzną, o, może w ten sposób. O, wiem! Z mężczyzną jest tak z tatarem. Patrzysz na tatara, mówisz surowe mięso, obrzydliwe. Ale potem jak skosztujesz tatara, to zawsze zamawiasz go jako przystawkę, kiedy masz tylko okazję. I podobnie jest z penisem. On wygląda, kurwa, strasznie. On wygląda strasznie. Ale jak cię raz udobrucha, nie możesz przestać o tym myśleć. Jeżeli chodzi o pytanie, czy miał pan intymne zbliżenie z mężczyzną? Tu jakby od razu pan nie miał żadnych wątpliwości konkretnie. Co teraz robi? Konkretnie pan płacze? Odpowiedział. To jest bez sensu, że ja w ogóle tych coś muszę robić. Ale odpowiedział pan prawdę. Wiem. Panie Wojtku, nie skłamał pan w tym pytaniu. A, czyli Wojtek Gola się popłakał, bo ludzie myśleli, że jest biseksualny. Ej, to jest p***a, mnie to bawi. U niego to aż tak bardzo to siedzi w głowie? Ile to trwa? Ile może? Nie, jemu to siedzi. Wykopki bardzo, tylko bardzo robią to, nie? On nie jest homofobem, ani tylko... On po prostu nie jest biseksualny, jest hetero, a ludzie wciskają mu to, że jest biseksem, nie? I co? Po tej, po robocie. Ale słyszysz? Ej, ten Wojtek taki wrażliwy strasznie chyba jest. No, jest git. Ja wiem, ale mi to męczy, że ja w ogóle... Że ja mam po szczerze, że są takie wątpliwości w ogóle, nastawiam mnie to... A to co, że jak usłyszałeś, że powiedziałeś prawdę, to zeszło ciśnienie, ja tak? Ja wiedziałem, że powiem prawdę, ale... Ale do mnie doszło może, że wiesz, że... Może też zeszło ciśnienie, ale też do mnie doszło, że jakby stary, że siedzi to we mnie mocno, że... No. Że to jest... Stary, że ludzie potrafią tak cię mówić. To ja tak miałem tak samo i też się raz spłakałem, jak mi mówili, że... hajs na schroniska. Najśmieszniejsze jest to, że będą takie memy, stary, nie? No. Że ty jesteś prawdziwym gigaczadem, że ty się rozpłakałeś, że jestem full hetero. Ja myślę, że będzie wręcz przeciwnie, że ludzie będą bekę z niego cisnęli, że się popłakał, bo wyszło, że nie jest biseksem. Że będą to memować właśnie na odwrót, tak żeby mógł jebać. Jakoś niezręcznie mi się to ogląda osobiście. W sensie, mi się wydaje, że naprawdę Wojtek jest w porządku ziomkiem. On jest taki... Wydaje mi się, że Wojtek nie jest złym człowiekiem na pewno. Że jest taki właśnie miły, serdeczny, w porządku, uśmiechnięty chłopak, który jakby nie chciałby nikomu krzywdy robić. Ja tak Wojtka Gole widzę. Nie znam go za dobrze. Parę razy z nim rozmawiałem, ale takie wrażenie sprawia. Nie widzę w nim, żeby był takim śliskim gościem na przykład, nie? Nie sprawia na mnie tego wrażenia. Mi się wydaje, że on po prostu jest mocno uczuciowy, jest emocjonalny bardzo i gdzieś tam jest wyczulony może na takie rzeczy, sobie jakoś świetnie nie radzi z żartami czy z jakąś krytyką w przestrzeni internetowej. Dobra, bądź co bądź odcinek zabawny. Miła odskocznia od tego, jak pokazywali k***a półnagie kobiety krzycząc za super content. Miły odcinek się spodobał, był śmieszny.